Działa wszystko? No po co rip matkę? Spartiatics! Yeah, boy! Weź tą babę z ekranu. A, ja ją odpaliłem, żeby patrzcie. Po pierwsze, komentarze. Ale ten gość jest głupi. Myślisz, że twoja dziewczyna urodziła się ogolona i tak zostało? Nie wiem, o co tu chodzi w tym komentarzu. Bo nic nawet nie gadałem o swojej dziewczynie. Także ciężko mi odpowiadać na różne komentarze. Twoja odpowiedź na ten film jest obrzydliwa. Właśnie, dziwna sytuacja jest w tym filmie, bo dużo tych ludzi pisze, że moja odpowiedź jest obrzydliwa, bo narzucam tej typiarze, nie pamiętam jak ona się nazywała, że narzucam jakiejś typiarze z internetu, żeby się goliła, bo ja tak chcę. No nie wiem, czy ci ludzie wchodzą na film, bo ich wysłał jakiś guru z YouTube'a z ich. Pewnie może tak było, a może ona? Nie mam pojęcia. Ale przecież ja w tym filmie pieprzony 100 razy podkreślałem, że jedyne co oceniamy to argumenty. Ja nawet nie powiedziałem, że ona według mnie jest obrzydliwa albo nie. Ja tylko mówiłem rzeczy, a raczej piłkę odbijałem na jej argumenty. O co tu w ogóle chodzi? Czemu ludzie mnie wyzywają za to, że odbiłem piłkę argumentową? W sensie analizuję teraz ich komentarze. Ale no tu jest na przykład coś takiego. Nie piszcie, że ze streama. Patrzcie, o, Milena. My analizujemy jej argumenty, które są denne. Typie, ona nie ma obowiązku się tłumaczyć, ani podawać nie wiadomo jakich argumentów, dlaczego się nie goli. Słuchaj mnie, Milena, słuchaj mnie, Milena. Przecież ona nagrała film, w którym argumentuje, czemu się nie goli. Czemu ma nie podawać tych argumentów? Przecież sama nagrała ten film. O co chodzi? Nie wiem, czy ten film trafił na jakąś grupę antymaszynkowców, czy... No nie wiem, szczerze, ja nie śledzę tej sytuacji, po prostu ostatnio wam na streamie mówiłem, że jacyś ludzie mi zaczęli pisać komentarze. No ale dzisiaj wchodzę, patrzę, że ich jest, no nie wiem, z 3 razy tyle niż wam mówiłem. Także mogło być na jakąś antymaszynkową grupę. No i to jest dziwne, no bo ci ludzie nawet nie oglądają mojego filmu. W sensie ja obejrzałem ten film tej baby, co się nie goli i argumentowałem moje rzeczy na podstawie tego, co ona mówi. A oni wchodzą i piszą, że no nie wiem, że jakieś gówno. Twoja odpowiedź na film jest obrzydliwa, tylko czemu? Czemu jest obrzydliwa? Powiesz mi? Co to znaczy? Myślałeś kiedyś tak dokształceniem się, bo jak widać nie masz absolutnie żadnej wiedzy. Ale jakiej w dupę wiedzy? Nad czym się mam dokształcić? Ja nie wiem, o co chodzi. Z tego co widziałem tutaj, to niektóre rzeczy mają według mnie sens, żeby nie było, że ja wyzywam tych wszystkich ludzi. Bo na przykład jak to było? Oni coś tam pisali, że golenie może boleć. No i tutaj mogłem się pomylić, bo brałem jakby ze swojego przykładu. Z doświadczenia. W sensie jak ja się golę, to mnie to nie boli. I widziałem, że ludzie w komentarzach też pisali, że ich to nie boli, ale są też ludzie, których może to boleć. Także ma to w pewnym sensie rację, tylko że no to zależy od człowieka. Więc jakby to nawet nie było sensu się wypowiadać na ten temat, skoro to jest tak bardzo subiektywne. Obrzydliwa reakcja na mądry film. Plus jeden. W ogóle z tego co zauważyłem, to same kobiety, o ile może dziewczyny, komentują ten film, więc to jest też ciekawe. Polecam film Angeliny Grabowskiej. Nie wiem, kto to, która akurat wie co mówi i ma wiedzę na ten temat. Przynajmniej wie, że włoski potrafią bardzo szybko odwracać, więc ktoś może golić się co drugi dzień. A co do tej dziewczyny, to jest wyłącznie jej sprawa. Ja pierdzielę, ale przecież ja to samo powiedziałem, Lena! Ja pierdzielę, czy wy macie gówno w uszach już od tego słuchania tych pieprzonych rzeczy tylko z jednej strony? Przez 6 razy to podkreśliłem w filmie po to, żeby ludzie mi takiego gówna potem nie pisali. Czemu nikt tego nie ogląda, a wszyscy komentują? Że ja to podkreślałem nawet. Że ja... Słuchaj, ja specjalnie nawet powiedziałem, że... Argumenty, nie oceniamy nawet jej wyglądu, czy jest obrzydliwa, czy nie.
A chłop mi nawet to skontrował, powiedział: co? Do argumentów się czepiasz? Nie masz prawa! Ona ma prawo wybór! Wolna wola! Jak nie mogę się czepiać ani wyglądu, ani argumentów, to co ja mogę? No obejrzeć film tylko i zamknąć mordę? No przecież jak wstawiła film, to każdy może go skomentować, tak jak ty mój. Ja nie mam im za złość, że mnie wyzywają albo piszą te komentarze, tylko bardziej śmieszą, że po prostu przyszli jakby takie, takie flagi trochę, jak to się nazywa, chorągiewki, że mogli mieć gorsze zdanie o tej typiarze, ale ich guru jakiś, albo nie wiem, na jakiejś grupie ktoś wpisał, no i przyszli wyzywać, bo jednak zdanie się szybko zmieniło. Włosy są normalne, doedukuj się najpierw, a potem się wypowiadaj. Ale ja nawet nie powiedziałem nic takiego, że nie są normalne. Ja tylko odbijałem piłeczkę w dupę. Ja nawet nie powiedziałem tak. Pisowie, o co chodzi? Czemu ci ludzie stawiają sobie najpierw coś, co powiedziałem, a potem na to odpowiadają zamiast cały film? Ja też sobie mogę powiedzieć coś, postawić tezę, a potem na nią odpowiedzieć. To będzie proste. Chyba cofnąłeś się w rozwoju. Serio myślisz, że każda dziewczyna chce się golić? No nie, to jest indywidualna sprawa. No tak też powiedziałem w sumie. No nie wiem, trochę bezsensowne odpowiadanie na komentarze, na które odpowiedź jest w filmie, pod którym komentują. Czy mi się wydaje, widzowie? Może ty zrobisz film, dlaczego się nie golisz? Ale ja nie powiedziałem nawet, czy się golę, czy nie, chyba że masz mordę na myśli! W sensie brodę! Skąd wiesz, że się nie golę na przykład? Hej, czy ten incel krzyczy do matki, że przeprasza za hałas? Lol, dobre, w dodatku to rzadkość spotkać gościa, który wygląda na 30 lat, a pieje jakby przechodził mutację. Może jest od tego jakiś lekarz. A wisienką na torcie jest jego nieogolony ryj, wykrzywiony w konsternacji po usłyszeniu słowa cipka. Nie wypominaj tej lasce argumentu, że jej się nie chce golić, zanim sam nie ogolisz swojego ryja. Pozdro, Julka z Twittera. No nie wiem nawet co odpowiedzieć na to. Po pierwsze to jest błędne, gdzie dalej jest odpowiedź w filmie, co tam się stało. Więc chyba oglądał do trzeciej minuty. No nie wiem co ja tu mam więcej powiedzieć, nie widziałem, czy nie pamiętam czegoś takiego, że mi się skrzywił na to. Bardziej się skrzywiłem na widok tych włosów, ale to była jakby reakcja szokowa. Ostatecznie nie oceniałem tego, czy to jest obrzydliwe, czy nie. Troluję Kampaczo? A to widz? A, to sorry. Nie wiedziałem. Czekajcie, bo tu był taki fajny. Znaczy, no dużo jest fajnych, tylko w sensie wszystkie są na tym samym. Że ja jeden odpowiedziałem i wszystkie są takie same. Faceci naprawdę potrzebują edukacji seksualnej. Słuchaj, Sylwia, czy ty jesteś popieprzona? Co ma w dupę burz, czy w dupę, nie wiem, dredy pod pachą? Do ruchania się! Co ty pieprzysz? Co ma jedno do drugiego? No nie wiem, burz robi naturalną odporność? No nie wiem, o co chodzi? O co chodzi w tym? Czemu to pisze od łapek w górę? Co ma edukacja seksualna do czegoś takiego? Facet typu nie wiem, ale się wypowiem. Ale ja odpowiadałem na argumenty bardziej, także no musisz na argumenty też odpowiedzieć moją. Co w tym dziwnego? Może nie chcieć się golić, bo tak nie musi dawać argumentów. To nie jest jej obowiązek. Ludzie, którzy mają do tego problem i tak wyśmiewają, są idiotą. Nagrała film, który się nazywa Dlaczego się nie golę? To... No... Dupę podaje tam chyba argumenty, no! Jak to nie jest jej? CO?! No tutaj to mówiłem, że to jest kwestia subiektywna. No nie wiem, z tym się zgadzam w sumie, ostatecznie, że to może boleć, no bo... Tylko to zależy od osoby w takim razie, no nie wiem, jeżeli ją to boli, to mogą podać to jako argument, czemu się nie goli. Ja się zdziwiłem, czemu się nie boli, no bo wiecie, jakby mnie to nie boli, ale no są ludzie, których to boli, więc to może być argument przeciwko. Oczywiście, że tak. Większość dziewczyn goli się co 2-3 dni. Włosy odrastają przeważnie do około 4-5 dni, a społeczeństwo narzuca nam idealnie gładkie ciało, więc je golimy. Dla ciebie argumenty są debilne, ale dla niej ważne. Podzielam jej zdanie. Mi też się nie chce golić. I też to boli.
Aj, nie chcę wydawać na głupoty kasy. No to po prostu tego w dupę nie rób, no nie wiem. Napiszę ten komentarz, po czym pójdzie ogolić nogi, bo dalej jest przerażona tym, że sąsiad w dupę powie: co takie masz busz na nogach? No nie wiem, nie chcesz, to się po prostu nie gul. O co w tym ludziom chodzi? Już nawet to powiedziałem w filmie. No nie wiem, ci ludzie najprawdopodobniej piszą to, ale ostatecznie oni mówią tak: nie, no ja jestem po jej stronie, bo ona mądrze mówi o tym niegoleniu się, ale ja jednak będę się golić, bo jednak ludzie się krzywo patrzą, no i mi jest smutno. Czemu ja nie podaję argumentów? Te wszystkie argumenty są w filmie. Oni nawet na nie nie odpowiadają. Wszystkie argumenty, większość tych komentarzy to jest odpowiedź na nie w tym filmie, tylko ludzie go po prostu nie obejrzeli. Nie wiem. Mi się wydaje, że nie. I z tego, co się dowiedziałem od widzów, to też tak mówili. Ale może to być kwestia subiektywna oczywiście, także ten argument też może być dobry. Tak jak mówię, no tak jak z tym bólem, tylko to są rzeczy subiektywne. Nie wiem, jedne dziewczyny pod filmem pisały, że tak jest, że się golą co drugi dzień, inne pisały, że nie muszą. Powiem ci tyle, masz dużą widownię. O, dziękuję. I rozprzestrzeniasz okropne poglądy. Jest to jej ciało i nie masz tego prawa, by je oceniać. No i widzicie, jak ja mam na takie rzeczy odpowiadać. Przecież ja nawet nie oceniłem jej wyglądu w tym filmie, tylko oceniałem pieprzone argumenty. Jak ja mam na to odpowiedzieć, jak ci ludzie są bezmyślnymi? No nie wiem. Przyszli, bo jakiś guru ich wysłał internetowy. No przysięgam. Nie będę usuwał. Nigdy nie usuwam komentarzy. No bo po co? Niech każdy ma prawo zrobić z siebie debila. Ale no to jest dziwne. Sam niestety nie najlepiej wyglądasz, a ona pewnie w majtkach ma więcej niż ty. Ty mnie teraz obrażasz, czy ją? Czekaj, po czyjej stronie Paulina? Znaczy Paula. Po czyjej stronie jest Paula? Lepiej nie mówić niż... Lepiej nic nie mówić niż jakieś głupoty, serio. Nie rozumiem, dlaczego jako dorosły człowiek zachowujesz się jak dziecko, które nie ma totalnie wiedzy i wypowiada się, bo tak. Dodatkowo w ten sposób pokazujesz swoje zapewne mniejszej widowni takie zachowanie. No ci piszą, że mniejsza. Oni je powielają, nie zrozumieją, jak bardzo złe takie podejście. Ale które konkretnie? Nie wiem, myślenie nad logiczną odpowiedzią na argument, który padł w filmie? W sensie to jest... No ostatecznie zaproszę je do dyskusji. Jeżeli to jest złe, to mi odpowiedz, które było złe. W dupę. No bo ostatecznie to nic. Nie wiem. Stary chłopa taki głupi. Nic, widzowie, bliżej grobu. Chyba jakaś realna praca by ci się... Nie no. Nie wiem, kto jest starszy. Ja czy ty, ale trochę jak boomer. Co w tym dziwnego, może nie chcieć się golić, bo tak? A, to już mówiłem. No nie musi dawać argumentów, no ale nagrała film o tym, żeby dawać argumenty. To co to jest zabronienie jej? W sensie, no nagrała o tym film. Jakbym zaatakował losową osobę, która w ogóle nie atencjuje, powiedzmy tak. Przecież to trochę jest ofensywne. Nie atencjuje się z tym, że się nie goli, no to wtedy ja byłbym idiotą, że atakuję kogoś takiego. Ale ona nagrała film i podała w nim argumenty. Nawet nie atakuje wyglądu, tylko argumenty. No to ma sens. Odpisz tym ludziom. Nie, ja nie lubię im odpowiadać tak. Ja teraz hurtowo odpowiadam. Nie wiem, po co się tu wtrącam, ale jesteś po prostu idiotą. Jak na początku powiedziałeś, że nie chce ci się golić, a miałaś robić częste zdjęcia. Golenie to jest rutyna. Ona robiła te zdjęcia w różnych miejscach. Nie po prostu sobie przed lustrem, przed nagraniem i zaczęli robić zdjęcia. Co? Te zdjęcia, co nie były rutynowo, czy dzień w dzień, co dzień, a golenie tak. Co tu się pi... Co ona napisała? Ogarnij się, wiesz, jaki to jest wysiłek, kogoś boli, kogoś mniej, problem, brzydko. Wiem, że mnie zbanują czy coś, ale jesteś dupkiem. Dziękuję bardzo. Nie wiem, o co chodzi w tym komentarzu za bardzo. Więc... A włoski łonowe szybko odrastają. No to tak jak ustaliliśmy, zależy to od człowieka. Niepotrzebnie podjąłem próbę odpowiedzenia na to, jak włosy szybko odrastają, czy kogoś to boli. No bo to za bardzo zależy od człowieka, żeby to miało sens w ogóle w tej dyskusji. Także no, ja mówię, no, to ma sens.
jeżeli bierzesz jako obronę siebie, tylko no, tam nie były tylko te argumenty, było ich dużo więcej. Nie wiem, kto to jest Angelina, czy tam Angelika? Nie wiem, kto to jest. To widzieliśmy chyba. A o co chodzi z tym klaunem? Taki cyrk zrobiłem. Facet z brodą będzie babie mówić, że ma się nie golić. Ale w tym filmie... Po pierwsze nie mówię nikomu, że ma się nie golić w dupę. Tylko oceniamy argumenty baby, która mówi, czemu się nie goli. Nie mogę, no naprawdę. Czekaj, jak lubicie ogolone laski, to jest spoko, jak ogłosione, to też spoko, ale nie mówcie, że któraś z nich jest gorsza albo obrzydliwa, bo nie jest to prawdą. Szczerze, jak ktoś lubi tylko ogolone, powiedzmy, to może go to brzydzić tak bardzo, że czemu ma tego nie powiedzieć? W sensie, ma prawo to powiedzieć. No i co? I najwyżej się z tą osobą nie będzie spotykał. W sensie, ja nawet nie powiedziałem, że ona jest obrzydliwa w tym filmie, no to także nie wiem, czemu mi to zarzucają. Nie ma? Przepraszam. Ogól brody to będziesz mógł się wypowiadać. No to prawda. Następnym razem przed takim filmem ogolę się ceremonialnie. Ale po cholerę się wypowiadać, jak gówno wiesz. No nie wiem. Może żebyś się dowiedzieć więcej. Teraz się na przykład dowiedziałem, że widzowie od niej są po prostu debilami. Ale no co mam zrobić? Jak możesz się tak naśmiewać? Jak? To jest jej ciało. Robi z nim co tylko zechce i nikomu nic do tego. W ogóle teraz zauważyłem pewną hipokryzję u tych ludzi. Po pierwsze, najpierw mówią, że to jest jej ciało, nie mogę nic mówić, ale też zarzucają tak. Co? Chłop z brodą ma mówić coś? No ale przecież wy go bronicie nieogolonych ludzi. To chyba właśnie ja mam większe prawo mówić. Bo może nawet jestem po tej stronie, tylko argumenty były debilne i uznałem, że propagowanie nieogolonych części ciała jest debilne w ten sposób, a ja znam lepszy. Co? No nie wiem. To moje ciało, mam prawo mieć o nieogoloną brodę. I luj. A szczególnie facetom, którzy często gówno wiedzą na te tematy, a za wszelką cenę starają się przemycić swoje idee. Ja nie mówiłem, co jest lepsze! Obejrzyj film! Czemu ci ludzie? No nie wiem. Przysięgam, że oni przyszli tu skądś. Nie wiem, naprawdę z jakiejś grupy. Albo z, no nie wiem, z dupy. Mnie po prostu komentują, jakby nie oglądając tego filmu. Życzę więcej dystansu do presji wywieranej przez społeczeństwo i więcej tolerancji. Co? Twoje odpowiedzi są obrzydliwa. Plus jeden. Obrzydliwe to są... Nie widzę... Nie piszcie tak. Ale ty jesteś głupi. Nie wyglądasz na takiego, co w ogóle podstawówkę skończył. Nie, podstawkę. Czy ja skończyłem podstawówkę? No niestety nie udało się. No co mogę powiedzieć? Nie udało się. Zapuściłem brodę, powiedzieli, że już za staro wyglądam i mnie wypieprzyli, bo nauczycielom trochę było jakby nieswojo się czuli, jak mówili do chłopa z brodą w szóstej klasie. I mnie wypieprzyli. Kik był z Timu i Lui. W ogóle, czekajcie, my analizujemy... To nie o to, czy musi, czy nie. My analizujemy jej argumenty, które są tak denne i dalej mówię, a nie o to, czy musi się golić, czy nie. Ale ona to już wycięła. W sensie, ja to powiedziałem w filmie 3 sekundy dalej niż ona co cytuje. Że mam to w dupie, czy się ona goli, czy nie, i analizuję argumenty. Co? To ci... Ja pierdzielę, no nie wiem. Boże, widzowie. Co się dzieje? Przecież ona to... Przecież ona to wycięła specjalnie, żeby jej pasował ten debilny tekst, co se wzięła tutaj. Czemu to robisz? Ja obejrzałem cały film. Niektórzy ludzie komentujący to debile, pozdrawiam Sparta. No, wydaje mi się bardziej, że... No nie wiem, to wygląda trochę jak taki rajd. Tylko, że na YouTubie, że po prostu weszli ludzie, którzy, no nie wiem, nawet nie obejrzeli filmu.
Po prostu se napisali coś, bo im guru tak kazał. No nie wiem, ja nie widzę w tym nic złego, żeby ludzie komentowali i tam wytykali błędy, bo tam niektóre dziewczyny czy tam kobiety napisały sensowne rzeczy, które, no na przykład tak jak mówię, z tym bólem albo z tym, że odrastają włosy szybko. No i mówię, że tutaj z mojego doświadczenia i niektórych widzów, którzy pisali, że mają tak jak ja, no myślałem, że tak jest, ale no różnie jest u każdego w takim razie, no i tyle się dowiedziałem dobrego. No nie chcę na razie waszych komentarzy, poczekajcie. Maszynki jednorazowe są jednorazowe, by nie szkodziły i się szybko tępią. W ogóle ja powiedziałem, że maszynki jednorazowe nie są jednorazowe w filmie. Chodziło mi o to, że kilka razy się można nimi golić. Potem widzowie mi wytknęli, że jednak chodzi o to, że ostrza nie są wymienne w maszynkach jednorazowych, dlatego się to tak nazywa. Może to być prawda, ale nie zmienia to faktu, że ma to sens, że można się nimi golić kilka razy. I tyle chyba. Więc koszty spadają ostatecznie, prawda? To był argument przeciwko temu, że to jest bardzo drogie. Nie chcę czytać komentarzy, które mnie bronią pod tym filmem, no bo to bez sensu trochę. Sam ten film broni mnie przed większością tych komentarzy, no ale i tak sobie odpowiadamy dla jaj. No nie wiem, nie obejrzeli mojego filmu i tyle. Wydaje mi się, że nie wiem, ponad połowa tych komentarzy nie zostałaby napisana, gdyby ci ludzie napisali komentarz. Dużo ludzi mi zarzuca w tych komentarzach, że ja nakazuję na siłę się jej golić, co nie jest prawdą. Przecież mówię to nawet w filmie, że tylko analizuję argumenty. Ja mam w dupie naprawdę, czy ona się goli, czy nie. Mam to totalnie w dupie. Nawet se może tak żyć. Ja nawet w dupę, ja nawet taki komentarz napisałem w drugim filmie o tych antymaszynkowcach, ale chyba tamto już nawet nie dotarli ci ludzie. Zostali wysłani tylko na ten filmik. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć